Wydarzenia, o których będę opowiadał, miały miejsce w roku 1996 w Szczecinie. Stanisława W. była schorowaną, ponad 70-letnią kobietą. Mieszkała w Szczecinie, w dzielnicy Gumieńce, przy ulicy Dworskiej. Była zamożna. W przeszłości pracowała w Niemczech, gdzie dorobiła się niemałych pieniędzy. Pracowała w zachodnich Niemczech, w amerykańskiej bazie wojskowej. Z tamtych czasów zachowała sporą ilość dolarów, które co jakiś czas wymieniała na złotówki. A tak właściwie to robił za nią to jeden z sąsiadów. Jej mąż już nie żył. Mieszkała sama w okazałym domu. Miała kłopoty z chodzeniem. Większość spraw załatwiali za nią sąsiedzi. W roku 1995 schorowana kobieta trafiła do szpitala na obserwację. Razem z nią w sali leżała znacznie młodsza od niej Aniela B. Ona miała 42 lata. Była ona matką dwóch córek. Na co dzień mieszkały w Pyrzycach. W szpitalu kobiety miały dużo czasu. Sporo ze sobą rozmawiały. Stanisława opowiadała o swoich problemach ze zdrowiem i o tym, że sama już kiepsko sobie radzi. Aniela natomiast zwierzała się ze swoich problemów. Twierdziła, że jej mąż bił ją i wyzywał. W przeszłości miał nawet częściowo ją oskalpować. Z tego powodu od pewnego czasu zawsze nosiła na głowie czapkę. Stanisława szczerze współczuła Anieli. Zastanawiała się, jak by mogła jej pomóc. Zdawało się, że znalazła rozwiązanie tej sytuacji. Zaproponowała kobiecie, by wprowadziła się do niej razem z córkami. W końcu mieszka w dużym domu, więc spokojnie wszystkie się tam pomieszczą. W zamian oczekiwała pomocy w codziennych obowiązkach. Aniela przystała na tę propozycję. Wydawał się być to układ dobry dla każdego. Razem z córkami przeprowadziły się do domu przy ulicy Dworskiej. Kobieta zabrała z domu biżuterię i inne wartościowe rzeczy, po czym zdecydowała się opuścić męża. Ten jednak szybko dowiedział się, dokąd się udała. Jemu ucieczka rodziny nie była na rękę. Musiał sam zajmować się domem, na co ewidentnie nie miał czasu. Przekonywał ją, by wróciły. Aniela pozostawała jednak nieugięta. 24 stycznia 1996 rok. Ktoś napadł na Stanisławę w jej własnym domu. Trzech zamaskowanych napastników weszło do środka. Pobili schorowaną kobietę, a następnie splądrowali dom. Nie znaleźli jednak zbyt wielu cennych rzeczy. W pośpiechu opuścili dom z marnymi łupami. Kobieta zgłosiła sprawę na policję. Kto mógł stać za tym zuchwałym napadem? Najpewniej były to osoby przekonane, że w mieszkaniu znajdą drogocenności. Najwidoczniej jednak nie wiedzieli, gdzie ich szukać. Przeprowadzono oględziny w mieszkaniu. Nie było tam żadnych śladów włamania. Albo włamywacze zastali drzwi niezamknięte na klucz, albo byli w posiadaniu klucza. Być może w sprawę był zamieszany ktoś z domowników. Aniela i jej córki twierdziły, że nie miały z tym zajściem nic wspólnego. Jeszcze tego samego dnia został wymieniony zamek w drzwiach wejściowych. Nie przyniosło to jednak efektu. Dzień później Marzena, córka Anieli, wychodząc do pracy, znalazła w domu ciało Stanisławy. Było ono zmasakrowane. Powiadomiła matkę, a ta zawiadomiła organy ścigania. Bez cienia wątpliwości doszło w mieszkaniu do zbrodni. Policja musiała ustalić jej szczegóły. Czyżby miało to coś wspólnego z zajściem z poprzedniego dnia? Kobieta bez wątpienia padła ofiarą zabójstwa. Napastnik bądź napastnicy zadali jej wiele ciosów w głowę przy użyciu tempo krawędzistego narzędzia. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że zadano łącznie 23 ciosy. Stanisława nie miała szans. Zginęła natychmiast. W tamtym momencie nie było pewne, co było narzędziem zbrodni. Nie znaleziono go na miejscu. Policjanci rozmawiali z sąsiadami zamordowanej. Jeden z nich przyznał, że był umówiony na rozmowę ze Stanisławą. Ta powiedziała mu, że zna prawdę na temat napadu na nią, który miał miejsce dzień wcześniej. Chciała mu wszystko powiedzieć, jednak nie zdążyła. Czyżby ktoś obawiał się, że zostanie obciążony? Do zabójstwa doszło na parterze budynku. W momencie, gdy to się działo, Marzena była na piętrze.
Zbrodni musiały towarzyszyć krzyki. Jednak kobieta, która w momencie zbrodni była na piętrze, niczego nie słyszała. Jak to w ogóle możliwe? Marzena została przesłuchana, ale nadal uważała, że nie słyszała żadnych odgłosów dochodzących z dołu. W czasie, kiedy doszło do zbrodni, uczyła się i nie zwracała uwagi na to, co działo się w domu. Przesłuchano też jej matkę. Aniela dość szybko powiedziała, że dzień wcześniej na staruszkę napadł jej mąż Eugeniusz. Choć był zamaskowany, to ona poznała go po jego ruchach. Dlaczego napadł? Dowiedział się, że kobieta była majętna i postanowił ją obrabować. Jak się okazało, napaść nie przyniosła mu łupów, jakich by oczekiwał. Nie znalazł żadnych pieniędzy. Był sfrustrowany i dlatego dzień później zdecydował się wrócić do domu Stanisławy i ją zamordować. Aniela znała sporo szczegółów z całego zajścia. Jej zdaniem Eugeniusz przebrał się w jej ubrania i zabrał ze sobą tłuczek do mięsa, na który nałożył dwie swoje skarpety. Było to ważne wyznanie, z racji, że dotąd nie znaleziono narzędzia zbrodni. Jeśli faktycznie tłuczek nim był, to Aniela wiedziała o faktach, o których mógł wiedzieć tylko zabójca albo świadek zabójstwa. Ona sama siebie przedstawiała jako świadka tej rzezi. Po wszystkim przykryła Stanisławę kołdrą, bo nie mogła znieść widoku krwi. Dlaczego Eugeniusz miałby posunąć się do takiego czynu? Zdaniem Anieli, jakiś czas wcześniej uzgodniła ze Stanisławą, że starsza kobieta przepisze dom na jedną z jej córek. W zamian otrzymała za to 20 tysięcy złotych od Anieli, które ta wcześniej zabrała od męża. Starsza kobieta jednak nie przepisała domu. Zaczęła to odwlekać. Mąż Anieli dowiedział się o transakcji i postanowił za wszelką cenę odzyskać pieniądze. Postanowił ją zamordować. Śledczym coś nie pasowało w przedstawionej przez kobietę wersji. Przesłuchiwali ją dalej. Naciskali, by poznać prawdę. W trakcie kolejnego przesłuchania Aniela znów zmieniła wersję wydarzeń. Przyznała, że to ona jednak zabiła Stanisławę. Tak naprawdę to kiepsko się dogadywały. Starsza kobieta była złośliwa i nie odpowiadały jej obiady serwowane przez Anielę. Dzień przed śmiercią staruszki doszło do napadu. Tak jak mówiła wcześniej, zorganizował go Eugeniusz. Starsza kobieta go rozpoznała. Z jakichś przyczyn nie powiedziała o tym organom ścigania. Powiedziała o tym jednak Anieli. Nalegała, by ta odkupiła radio skradzione przez jej męża. Doszło między nimi do kłótni, ponieważ Aniela domagała się od Stanisławy, by w końcu przepisała swój dom na jej córkę. Ta nie chciała się na to zgodzić, wbrew ich wcześniejszym ustaleniom. Młodszej z kobiet puściły wówczas nerwy. W pewnym momencie poszła do kuchni po tłuczek, na który naciągnęła dwie skarpety. W takim przypadku trudno mówić o afekcie. W trakcie kłótni wyszła z pomieszczenia. Miała czas, by nałożyć skarpety na tłuczek. Ewidentnie myślała racjonalnie. W końcu wróciła do swojej rozmówczyni i zaczęła bić ją na oślep, aż tamta nie zmarła. Powiedziała też, gdzie znajdował się tłuczek, który był narzędziem zbrodni. Śledczy tym samym dotarli do najważniejszego dowodu w sprawie. Po tych zeznaniach zdecydowano się zastosować względem Anieli areszt tymczasowy. Wówczas postanowiła wycofać się ze swoich wcześniejszych słów. Wypierała się, by miała cokolwiek wspólnego z zabójstwem Stanisławy. Widząc, że nie przyniosło to efektów, kompletnie zamknęła się w sobie. Zatrzymano też Eugeniusza. Należało ustalić, jaki był jego udział w całym wydarzeniu. Na ubraniach należących do Anieli znaleziono ślady krwi i włosów Stanisławy. To sugerowałoby, że to kobieta zabiła. Ale ta twierdziła, że to mąż ubrał się w jej ciuchy. Tylko czemu miałby to zrobić? Eugeniusz wypierał się swojego udziału w zbrodni. Tym bardziej wykluczał, by ubierał się w ciuchy swojej żony. Na znalezionym narzędziu zbrodni nie było śladów linii papilarnych mężczyzny. Były natomiast ślady należące do Anieli. Przeprowadzono eksperyment zapachowy. Pies na tłuczku wyczuł zarówno zapach Anieli, jak i jej męża. Zapach Eugeniusza tłumaczyć mógł fakt, że to jego skarpetki zostały naciągnięte na tłuczek, który posłużył jako narzędzie zbrodni. W rzeczach osobistych kobiety znaleziono 10 tysięcy dolarów. Nie udowodniono, że należały one do ofiary. Nie było tajemnicą, że staruszka ukrywała w domu znaczną ilość gotówki w dolarach.
Nikt nie wiedział, ile w rzeczywistości tego było. Niemniej nie znaleziono jej w trakcie oględzin po zabójstwie. Nie ustalono, jaka była rola w całym zajściu Marzeny, która była w domu, kiedy doszło do zbrodni. Najprawdopodobniej nie mówiła ona całej prawdy, ale nie naciskano na nią tak jak na jej matkę. Nie postawiono jej żadnych zarzutów. Sąd zauważył, że Aniela w pewnym momencie śledztwa zachowywała się, jakby kogoś kryła. Czyżby Marzena miała coś wspólnego z zabójstwem? Śledztwo przeciągało się latami. Zarówno Aniela, jak i Eugeniusz zostali wypuszczeni z aresztu. Dopiero 5 lat po zbrodni postawiono akt oskarżenia zarówno przeciw Anieli, jak i przeciw jej mężowi, Eugeniuszowi. Prokurator żądał dla mężczyzny kary 15 lat pozbawienia wolności, a dla kobiety 12. Aniela zaczęła się dziwnie zachowywać. Stała się małomówna, sprawiała wrażenie osoby obłożnie chorej. Z czasem kompletnie zamknęła się w sobie i przestała się w ogóle odzywać. W toku procesu sąd uznał, że nie było dostatecznych dowodów, by skazać Eugeniusza za udział w tej zbrodni. Oczyścił go z zarzutów i mężczyzna mógł wrócić do domu. Miał on alibi na czas zbrodni. Znaleźli się świadkowie, twierdzący, że w czasie, kiedy dochodziło do zbrodni, był on w innej miejscowości. Z drugiej jednak strony, na tłuczku od mięsa był jego ślad zapachowy. Ale jak wcześniej mówiłem, mogło to wynikać z faktu, że nałożono na niego jego skarpety. W przypadku takich wątpliwości sąd był zobowiązany wyrokować na korzyść oskarżonego. Inaczej sprawa miała się z jego żoną. Choć sąd uznał, że w chwili popełnienia zabójstwa miała ograniczoną poczytalność, to zapadł wyrok skazujący. Aniela otrzymała karę 15 lat pozbawienia wolności. Był to wyższy wymiar kary od tego, jaki żądał prokurator. Zdaniem sądu, to Aniela zorganizowała napaść dzień przed śmiercią staruszki. To ona wpuściła napastników do środka. Stanisława się tego domyśliła i istniało zagrożenie, że wyda ją na policji. Wówczas Aniela zdecydowała się jej pozbyć. To właśnie ona w swoich zeznaniach jako pierwsza wspomniała o tym, że tłuczek do mięsa, będący narzędziem zbrodni, był owinięty w dwie skarpety. Nawet policjanci prowadzący oględziny myśleli, że tylko w jedną. O tym mogła wiedzieć osoba zamieszana w zbrodnie. Obrońca złożył apelację. Sąd drugiej instancji uznał, że w tej sprawie jest zbyt wiele wątpliwości. Zdecydował się, że sprawa zostanie przekazana do ponownego rozpatrzenia. Ponownie na ławie oskarżonych zasiedli oboje małżonkowie. Eugeniusz w trakcie rozprawy wpadał w gniew i często tracił kontrolę nad swoim zachowaniem. Wielokrotnie był z tego powodu wypraszany z sali. Zachowanie jego żony było natomiast kompletnym przeciwieństwem. Przez cały proces nie odezwała się ani słowem. Co ciekawe, w równolegle trwającym procesie w sądzie cywilnym Aniela została ubezwłasnowolniona z powodu zaburzeń psychicznych. W roku 2004 sąd okręgowy wydał kolejny wyrok. Skazał Aniele B na karę 15 lat pozbawienia wolności. Znów sąd uznał, że kobieta miała ograniczoną poczytalność w momencie popełnienia zbrodni, co rzutowało na wysokość kary. Eugeniusz ponownie został oczyszczony z zarzutów. Sąd apelacyjny uchylił wyrok dla Anieli. Argumentował swoją decyzję tym, że nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności. Uprawomocnił się jednak wyrok Eugeniusza, zatem nie mógł być już ponownie sądzony za zabójstwo. W kolejnym procesie Eugeniusz występował w roli świadka. Obciążał swoją żonę, zeznając, że jest pewien, że to ona zabiła Stanisławę. Twierdził, że zasługiwała na karę dożywocia, a gdyby taka istniała, to nawet na karę śmierci. Oskarżona na salę sądową przychodziła o kulach. Sprawiała wrażenie osoby bardzo chorej, ledwo słaniającej się na nogach. Przez cały czas na głowie miała czapkę. Nie odpowiadała na żadne pytania. Zdawała się być nieobecna myślami na sali. Po długim, trzecim już procesie w sądzie okręgowym doszło do skazania. Znów kobieta usłyszała wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Niedługo sąd apelacyjny ponownie uchylił wyrok. I wszystko zaczęło się od nowa. Stan Anieli zdawał się pogarszać. Cały czas odpowiadała przed sądem z wolnej stopy. Na procesie pojawiła się na wózku inwalidzkim.
Słuchała ją jej córka. Nic nie mówiła, nie reagowała na to, co działo się na rozprawie. Sprawiała wrażenie osoby nie zdającej sobie sprawy z tego, co dzieje się wokół. Była ona badana przez biegłych. Ci twierdzili, że kobieta próbuje symulować chorobę. Córka w nieumiejętny sposób pchała wózek, zupełnie jakby na co dzień go nie obsługiwała. Podejrzewano, że było to przedstawienie na pokaz. Przeprowadzono wywiad środowiskowy. Okazało się, że biegli mieli rację. W domu Aniela poruszała się o własnych siłach. Nie potrzebowała wózka ani niczyjej pomocy. Zeznawali świadkowie, twierdzący, że kobieta z nimi rozmawiała. Jej milczenie miało być jedynie elementem strategii przyjętej przez nią na czas procesu. W roku 2013 sąd okręgowy ponownie, już czwarty raz, skazał Aniele B. na karę 15 lat pozbawienia wolności. Tym razem jednak sąd apelacyjny utrzymał w mocy orzeczenie, że to Aniela B. zabiła. Zmienił jednak wyrok, skazując ją na 8 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten był prawomocny. Z racji, że kobieta nie pojawiła się na odczytaniu wyroku, nie została aresztowana. Nie stawiła się do odsiedzenia kary. Przez dłuższy czas nie została doprowadzona do więzienia. Dziennikarze Gazety Wyborczej próbowali ją znaleźć w jej domu, jednak nie otwierała drzwi. Zdaniem sąsiadów czuła się dobrze, tylko zaszyła się w domu i nikomu nie otwierała. Kilka dni później dziennikarz Wyborczej natrafił na Anielę, która szła o własnych siłach, bez kul i bez wózka. Kiedy zauważyła dziennikarza, zniknęła w bramie. Aniela ukrywała się jeszcze przez dłuższy czas. Organy ścigania nie kwapiły się z doprowadzeniem jej do aresztu. W końcu, w roku 2015, trafiła za kraty. Została osadzona w areszcie śledczym w Chojnicach. To placówka, na terenie której znajdował się oddział szpitalny. Mogła skorzystać w dowolnej chwili z opieki lekarskiej. Po niedługim czasie wyszła jednak na wolność. Dlaczego? Otrzymała możliwość odbycia przerwy w odsiadce ze względu na konieczność leczenia. Miała ona wiele schorzeń, które należało leczyć w warunkach wolnościowych. 10 lat po zabójstwie dziennikarz zapytał Eugeniusza B., co może powiedzieć o swojej żonie. Ten niespecjalnie się wysilił. Powiedział: ryj się jej trzęsie od dołu, jak się denerwuje. Na pytanie o to, czy kochał swoją żonę, odpowiedział, że ona nie lubi tych spraw. Choć ta sprawa wydaje się być oczywista, to nieudolne działanie organów ścigania w trakcie śledztwa spowodowało luki w materiale dowodowym, pozwalające na ciągnący się przez kilkanaście lat proces. Choć mało kto wierzy, że Marzena nie słyszała odgłosów zabójstwa, to nie pofatygowano się, by zweryfikować jej słowa. Nie przeprowadzono eksperymentu procesowego, który mógłby udowodnić, że wiedziała, że jej matka zabiła. Być może była ona świadkiem, a niewykluczone, że była wręcz zaangażowana w tę zbrodnię. Z racji pokrewieństwa z oskarżoną odmówiła składania zeznań przed sądem. I czy faktycznie Eugeniusz dokonał napadu dzień przed zabójstwem? Nie udowodniono jego udziału w tamtym zajściu. W tej historii wiele aspektów już chyba na zawsze pozostanie owianych tajemnicą.